zobaczył niedźwiedzia. Kiedy zaczął się do niego podchodzić, to niedźwiedź zaczął się na niego rzucać. Kiedy Anarów zobaczył tatę w zagrożeniu, to zabrał harpun i zaczął atakować niedźwiedzia. Od razu jednym strzałem zabił niedźwiedzia. Po zabiciu niedźwiedzia Tukto i Anarów wrócił do domu. Kobieta przygarnęła misia polarnego, który leżał przy zabitej mamie. Staruszka pomyślała, że niedźwiadek zamarł. Położyła go przy ognisku i czekała, aż niedźwiadek się ruszył. Ruszył się niedźwiadek i staruszka napoiła go i położyła na posłaniu. Mijały lata. Niedźwiadek rósł i był coraz większy. Staruszka miała z niego pożytek. Niedźwiadek przynosił jej jedzenie. Staruszka upominała go, żeby nie dokuczał ludziom. Staruszka nie chciała, żeby miś opuścił. Pożegnanie! Gdy skończyła się uczta, podróżnik Czesław wraz z Anarukiem odeszli od stołu. Anaruk wręczył Czesławowi amulet jako pamiątkę. Podróżnik w zamian za amulet wręczył mu wszystkie swoje rzeczy, które miał przy sobie. Na pożegnanie zrobili po eskimosku całuska. Całus wyglądał tak, że parę razy dotykają się nosami. Pan Czesław wszedł na statek i odpłynął ze szczęśliwą miną. Bardzo mu się podobała. Grymasy Anaruka. Gdy Czesław myje ręce, przychodzi Anaruk i pyta: co robisz? Myję ręce. Po co to robisz? Bo są brudne. Mogę to powąchać? Tak, proszę. Czesław daje mydło Anarukowi. Anaruk wąchał i wąchał, aż w końcu zjadł. Czesław pyta: a dlaczego tu jesz? No bo jest pyszne. Czesław poczęstował Anaruka czekoladą. Trzymaj, to jest naprawdę dobre. Anaruk spróbował czekoladę, po czym ją wyrzucił. Co to jest? Ale ohydne, mydło było lepsze.